Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2 Going Commando, więc jak widzicie są pewne zmiany. Otóż po pierwsze, jest po angielsku. Po drugie, mam więcej rzeczy i różnych takich pierdółek. Po pierwsze, czemu tak jest? Po pierwsze dlatego, że nagranie, które miałem, się kompletnie zepsuło podczas nagrywania. A druga rzecz, dlatego, że już nie mogę wrócić tam. Musiałbym przechodzić całą grę, czego po prostu nie chce mi się, żeby to zrobić, więc po prostu nagrałem inaczej, tym razem po angielskiej wersji systemu, dlatego, że mam pewne konto, które nie wiedzieć dlaczemu cały czas ustawia się angielskie konto, na którym akurat przechowywałem, wiecie, backupy save'ów, ale również nie mogłem zrobić backupa mojego save'a, bo jestem debilem. Więc nagrałem to i tada. Więc to jest Trafiber Armor oraz nowy vendor, jakim jest vendor, który nam daje zbroję. O, tak słuchałem. Więc to tylko jest taki jednorazowy post commentary, a już od następnego razu będziecie mieli już normalnie. No, musiałem tak zrobić, żeby Let's Play był kompletny, bo nie chciałem robić tak, że na przykład jedną planetę pominę, a później... Pixel, co się stało? Pixel, co ci się stało? Boże. Okej, okay. Teraz jest okej. Więc nie bójcie się, to będzie tylko tak jednorazowo. Więc to jest taki spoiler innych broni, które i tak będę kupował, bo są OP. Ale no, nie bądźcie mi za złe tego. No tak, jej. Więc o czym byśmy mogli pogadać, gdyż... Kurde, to jest taka nowa sytuacja dla mnie w Ratchet & Clanku, jeżeli chodzi o dwójkę. I dlatego teraz chyba będę robił backupy save'ów. Wersja angielska systemu, jeżeli przełączycie na wersję angielską, albo że ustawicie język systemu angielski, czy jakoś tak, odblokowuje wam się opcja napisów w kascenkach i właśnie to ustawiłem. Tak by the way, na Wicie jest to od razu, więc trochę to jest to dziwne. No, ale tak, jest śmiesznie. Ja sobie to ściszę. Ogólnie planety w Ratchet są według mnie bardzo duże. Kurde, nie wiem o czym gadać, no ja nie mogę. Rozmiar map w Ratchet w ogóle jest tak ogólnie ogromny, no. Bądź co bądź na PS2 wytrzymywało coś takiego jak Crash to Insanity albo... nie wiem, Spyro. Enter the Dragonfly. No ale bądź chyba Ratchet & Clank wykorzystywał najbardziej jak można było PlayStation 2. I ta gra właśnie chyba pokazywała moc, tą całą moc PlayStation 2, a nie Crash nowy. Nie wiem, dlaczego ciągle przełączałem na ten, żeby pokazać ten strój. W każdym bądź razie... Jezus Maria. Ten odcinek będzie tak kubkowy. Więc pomidor wrócił, jej! Pomidor wrócił, wreszcie się skomunikowałem z pomidorowym. Tak, macie potwierdzenie, on żyje, jest spokojnie, on żyje, jeszcze on żyje, jest fajnie. Następne PS5 mamy nadzieję, że będą już z nim, bo znowu was zanudzę na śmierć.
chłe. A tego byśmy chyba nie chcieli. Kto by chciał być zamówiony na śmierć? Na pewno nie wie. Chyba, że macie coś z kulą, to wtedy już chyba jest sprawa. Ajajaj. Ogólnie, gdy dotrzemy do 4 gladiatora przed świętami, znaczy właśnie mógłbym to mówić w wersji ekranku Trójca, ale już od razu tam mówię. Dobra, jeszcze raz, Pixel. Jeżeli dotrzemy do reszta, jeżeli skończymy resztę gladiatora przed grudniem, to przez dłuższy czas Ratchet & Clank nie będzie się pojawiał na tym kanale. Dlaczego? Ponieważ chciałbym, aby materiały z PSP były w jak najlepszej jakości, a jak wam już mówiłem o tej maszynie, która ma robić tak, żeby gry z PSP były w 720p, to po prostu chcę, aby to 720p było, a nie takie oszukane, a i tak to wygląda jak z AV. No i po to jest mi ta maszyna i od razu bym chciał ją wypróbować na razie i klanku. Czemu? Ponieważ od właśnie razie i klanka Size Matters nie chce mi się po pierwsze nagrywać wersji na PS2, gdyż jej nie mam i nie chce mi się jak na razie jej kupować, gdyż mam jak na razie na co innego mi się chce wydawać, ale nie chce mi się na grę, którą już mam, by ją przechodzić jeszcze raz. Powiedział ktoś, który kupił drugi raz raczej trylogię Ratchet & Clank. No cóż. No i w końcu kupiłem... co? No i będzie to troszkę trwało. Więc... przepraszam, ale no cóż. Okej. Jak widzicie, napisy są. I tak, to jest matematyk. Matematyk jest niestety... jakby to powiedzieć... głupi. Więc... Więc tak, teraz lecimy na księżyc, na gigantycznym klanku, bo tak. Czemu nie? I znowu kolejna potyczka z tym gościem, który właściwie dla nikogo nie jest ważny. Jest to pierwsza z dwóch walk gigantycznym klankiem. Szczerze, nie jestem w nich za dobry. Więc tak, te niebieskie kule symbolizują amunicję tych bomb nuklearnych. Bomby nuklearne widzicie pomiędzy licznikiem amunicji rakiet, a naszym życiem, czyli tym paskiem. Są dwie, nie możemy je zbierać, a rakiet są... rakiety możemy zbierać, niszcząc te budynki. Są tutaj dwa skill pointy, jakimi są. Rozwalenie wszystkich budynków podczas tego starcia. Znaczy, możecie tych starć mieć nieskończoność, bo możecie to powtarzać. No ale no, chyba każdy by to chciał zrobić za pierwszym razem. Oraz używanie tylko i wyłącznie pięści jako broń. Nie możecie wtedy używać rakiet, nie możecie wtedy używać bomby atomowej, możecie tylko i wyłącznie własnych pięści używać, co jest dosyć fajnym skill pointem i szczerze takim dosyć przewidywalnym. Oraz w budynkach jest też zdrowie. I polecam wam od czasu do czasu niszczyć te helikoptery, gdyż mogą wam trochę poprzeszkadzać, na przykład zabierając ją...
Oznaczy co? Gdyż zabieram wam znaczną część życia. Gdyż jak widzicie, one w nas po prostu spamią tymi ich strzałami. I no przyznam, że jak jeden was strzela, to nie jest to zbyt efektownie, ale jak na przykład zbierzesz taki 10, to już troszeczkę może wkurzyć. Przyznam, może to wkurzyć. W tym razie pokonaliśmy tego gościa i lecimy w chwale i glorii na naszą, co? Na planetę Doba. Dobo. Mam nadzieję, że teraz się dowiemy o turnieju, jakim jest Annihilation Nation. Megacorp Games, o. Megacorp Games. Jest to okej. Ten turniej nie jest dosyć trudny. Jest na nim parę. Jest na nim parę. O czym ja mówię? Jest na nim parę skill pointów, jest na nim parę... jest na nim dosłownie dwa... Chyba dwa minibossy na nim są. I to właściwie tyle. Nic wielkiego. Nic zbyt specjalnego. Wszystko normalne. Ojej. Nie udaje mi się. Jak widzicie, jestem bardzo skąpy na śrubki. Serio, się odzwyczaiłem od post komentowania Ratchet & Clanka. To jest teraz dziwne dla mnie. Jest tak, to są roboty, ale takie... strażnica. Otóż co one robią? Ich zadaniem jest utrudnić nam życie i sprawić, by... utrudnić nam życie. Gdy wejdziemy w ich światło, one nas wykrywają i zaczynają do nas strzelać. Polecam lepiej albo zakupić wcześniej zbroję lepszą, albo najlepiej nie wchodzić w ich drogę, bo może się to skończyć małymi obrażeniami. Ja tam naprawdę to jakieś dwa ciosy już jest po was, więc nie polecam. Ale ogólnie możecie je rozwalić i jest fajnie. Nic więcej właściwie. Po prostu one są i przeszkadzają wam. Tylko tyle. To jest okropne, wiecie? Jak to jest się okropne, gdy się post komentuje inne serie, jak na przykład u mnie Sonic albo coś. A gdy przychodzi coś takiego jak Ratchet & Clank, co już dawno nie robiłem post komentarzy, to się nagle ma pustkę w głowie. O czym gadać? O czym gadać? Ja nie mogę. O czym gadać? To jest odzwyczajenie, albo coś dziwnego. No nie, krążę się... Jest to dziwne znowu się patrzeć na resztę Clanka i... go komentować. Bo no, dawno to robiłem. Kiedy ostatnio coś takiego robiłem? Zaraz wam powiem. Kiedy był ostatni odcinek z resztę Clanka 1?
Kiedy ostatnio był odcinek z Sztejplanka? Jeden. Był on... 3 miesiące temu? Serio? 3 miesiące temu był finał. Lol? Serio? Serio? 3 miesiące temu? Wydawało mi się, że dłużej. No cóż. Cóż, czyli jakoś dobrze idzie ten Ratchet i Clank. Miesiąc przerwy miałem, a i tak dobrze jakoś idzie. Jezu, że jak widzicie, całkiem dobrze można sobie z nim poradzić. Nie jest jakoś dziwnie. I są tutaj śmieszne windy. I walka z czołgiem! Ha! Wiedziałem! To jest moja odpowiedź na całą tą popularność gry pod nazwą World of Tanks. To jest właśnie moja odpowiedź na to. To znaczy, no nie jest to aż tak straszne jak na przykład CS albo LOL. I taka gimbaza myśli, że są pro elo super duper. No a tu przychodzi taki mistrz świata i ich rozwalony, a i się idą. One sobie przeklinają. Idą się wypłakać do mamy, że ich pokonał. Albo że ma jakieś cheaty czy coś. W każdym razie, no niestety, moc wysiadła, korki wysiadły i musimy sami to naprawić, bo jak widzicie, ten gość jest niekompetentny. No, bo musimy wszystko sami naprawić. Kończę, jak widzicie, jest tu fiolka neonteku, którą nie wiem, czy na tym nagraniu zebrałem. W każdym razie, jak dojdziecie do końca, to jest właśnie takie dziwne barierki jak tutaj. Musicie naokoło zrobić, przejść cały ten kurs od nowa, wlecieć tam do tego nanotecha i go zebrać. Proste? No właśnie nie. Ale tutaj również będzie platynowa śrubka. Zobaczymy, czy ją zbierałem, czy nie. Bo jak nie, to trochę przypał. Zobaczmy. Emocje sięgają za nic. Czy ja je zbierałem? Nie, nie zebrałem jej. No cóż, w każdym razie musicie polecieć wysoko. I tam będzie platynowa śrubka. I nasze kochane minigierki z elektrolaserem. Bo oczywiście po co robić zwykły przełącznik? Albo normalną skrzynkę z korkami, żeby coś tam popstrykać i żeby się włączyło. Popatrz, jak coś robić, patrz. Najpierw, żeby jakiś Janusz podłączył jakiś wichajster i zaczął coś robić. Więc jak widzicie, Insomniac ma coś do całej tej płatności, że w każdej części gier musi być jakiś super, jakaś gra, jakaś część serii musi być taka super duper, taka by od co planetę, co misję, co planetę wam się włączał, gra kazała wam dać hajs. Bo takie gry są pay to win. Ale dostajemy report, zgłoszenie na temat protopeta. Więc protopet jest bardzo groźny, co dostarcza to nagranie. I Angela miała rację. No Angela... Ja na poprzednim nagraniu nie zapomniałem, jak ona się nazywa. Więc, no... No. I Ratchet myśli, że Mr. Fizzwidget o tym nie wiem, nie wie. Nie, na pewno Ratchet, on na pewno nie wie. Jesteś bezpieczny.
W każdym razie, no. Mr. Fizzwidget, do you copy? Anyone handling the experiment must exercise the utmost caution. No. W każdym razie Fizzwidget nic nie słyszał. Więc Angela pracowała nad antidotum, żeby oni... żeby protoped był miłym i grzecznym stworzonkiem. Jak widzicie, powiedział Mr. Fizzwidget, powiedział Corktastic. Nie przez przypadek nadmieniłem to, że powiedział Corktastic. No, a więc jednak chyba zbierałem. Chyba źle to zrobię. Dobrze, że jak widać, chyba wracam się po to, żeby zdobyć tę fiolkę na tego, więc przynajmniej zobaczcie, jak to się zbiera. Ja często teraz popijam, więc żeby ktoś nie myślał, że ja nie mam co teraz mówić, chociaż i tak nie mam, ale mówię od rzeczy, więc czemu się zamykam, bo muszę się napić. Cóż. I właśnie tak to robicie. Wow, tekstury się gliczują. I bądź co bądź, ten kurs jest już sam w sobie dosyć trudny, jak się leci normalnym sposobem, ale tyłem to jest po prostu już... wow! Ten początek jest najtrudniejszy, bo już później, no już jakoś z górki to leci, ale... Na początku, jakbyście zapamiętać, gdzie leci w górę, albo jakbyście odgadnąć, jaka jest wysokość, czy coś. I chybiłem. No więc tak to robicie, tylko nie jak ja, że chybicie, tylko macie trafić. No. I chyba teraz znowu to powtórzę. No Boże. I w każdym bądź razie nikt mi nie odpowiedział o co. Czy chcecie PID, czy nie chcecie PID-a. No cóż. Nie wiem, czy go mam nagrywać, czy nie. Więc po prostu rozpocznę sobie grę na nowym save'ie. Bardzo mnie wciągnęła ta gra. I po prostu będę czekał, aż ktoś stwierdzi, że no fajnie by było, gdybyś nagrał z tego let's play, no. No wiesz, no bo to jest taka mało znana gra, to zrobiłbyś. I byłoby fajnie. Wreszcie jakaś gra z peceta. Chociaż gra z peceta, najbliższa gra z peceta, jaka was czeka, to albo Kangurek K.O. Ale spoiler! Albo Rayman trójka, więc... No ja wiem. I tym razem nie chybiłem. Chłe. I myk. W każdym razie to by już było na tyle z fiolką na notechu. Więc teraz lecimy na kolejną planetę, tym razem na Megacorp Games. Bo tak. No, zapomniałem o amunicji, bo czemu nie? Bo czemu nie? I jadymy. Więc mamy również poziom kosmiczny, którego i po prostu W następnym odcinku nie wiem, czy będziemy robić oba poziomy, czyli kosmiczny i Joba, ale możliwe, że będę robił, możliwe, że nie. Nie wiem. Zależy od humoru.
No a więc teraz zamawia. Zamawia prawdopodobnie jedzenie. Zamawia jedzenie albo coś. Nie wiem właściwie o co chodzi. Prawdopodobnie ktoś zamówił Tax for Less. A, dobra. Nowy szef. Ktoś wynajął ich na swoich obrońców czy coś. I tyle. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa.